Czyje usta milczą, ten gada koniuszkami palców. Wszystkimi porami wyziewa zdrada. Freud Dzień dobry. Zacznijmy od początku. Najważniejsza postać w tym podcaście James Sullivan przyszedł na świat w kwietniu 1941 roku. Urodził się w Bostonie, największym mieście będącym jednocześnie stolicą stanu Massachusetts we wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Jego rodzina należała do klasy robotniczej. Ojciec James Senior pracował dla znanej bostońskiej gazety. Boston Herald. Natomiast matka Caroline zajmowała się domem i dziećmi. Ze słów bliskich wynika, że to Caroline miała silniejszy charakter i sprawowała władzę, według niektórych absolutną. James był najstarszym dzieckiem, miał jednego brata młodszego o dwa lata o imieniu Francis oraz siostrę młodszą o dziewięć lat o imieniu Rosemary. James senior był jedynym żywicielem rodziny i nie zarabiał dużo więc państwo Sullivan nigdy nie opływali w luksusy. Zdarzało się, że pieniędzy brakowało, ale Caroline jakoś sobie radziła z każdym problemem i potrafiła znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Religia była elementem, który odegrał znaczącą rolę w życiu Jamesa, przynajmniej w dzieciństwie i kiedy był nastolatkiem. Jego matka była gorliwie wierzącą katoliczką, Ojciec również chodził do kościoła, ale dlatego, że wychowywano go w taki sposób, a nie dlatego, że miał taką potrzebę. Caroline sama wychowywała się w religijnej rodzinie. Jej wuj był wysoko postawionym księdzem i postrzegała go jako postać mogącą stanąć obok samego papieża. Chciała, aby dzieci żyły według przykazań wytyczonych przez kościół i Boga, bo uważała, że dzięki temu staną się dobrymi ludźmi i zostaną zbawieni. Dlatego cała trójka chodziła do katolickich szkół. W szkołach panowała dyscyplina uczniowie musieli przestrzegać wielu zasad i oczekiwano bardzo dobrych wyników w nauce. Jak James będzie później sam wspominał, dzięki surowemu wychowaniu i dyscyplinie w szkole wyrobił pewne nawyki i nauczył się pracować jeszcze dłużej i ciężej. Jego rodzice chcieli, aby dzieci po ukończeniu szkoły średniej poszły na studia, i znalazły później dobrze płatną pracę. James senior pracował fizycznie. Caroline przed urodzeniem dzieci również. Nie chcieli, aby James prowadził takie życie. Chłopiec dostał się do jednej z lepszych szkół średnich w Bostonie i kiedy ukończył liceum w 1958 roku, w wieku 17 lat, czuł, że wszystkie drzwi stoją przed nim otworem. Miał wiele możliwości. Osoby z jego środowiska, w tym krewni i nauczyciele, Uważali, że ma przed sobą świetlaną przyszłość. Grał w orkiestrze szkolnej, śpiewał w chórze, należał do szkolnej drużyny sportowej do klubu strzeleckiego i oprócz tego miał dobre oceny. Był lubiany przez rówieśników. Wydawał się charyzmatyczny i sympatyczny. Kiedy ktoś go poznawał, umiał zrobić na kimś dobre wrażenie. Zawsze wiedział, co powiedzieć i jak się zachować. Zwracał na siebie uwagę, bo podczas gdy większość uczniów miała latynoskie korzenie, on miał rude włosy. Niewiele osób było w stanie dostrzec jego mroczną stronę, a jednak kilku uczniów i nauczycieli zauważyło, że James, nazywany przez większość osób Jim lub Sally, jest w stanie posunąć się do kłamstwa, aby zrobić na kimś wrażenie. Mogło się wydawać, że zrobi wszystko, aby znaleźć się w centrum uwagi. Oczekiwał, że będzie lepiej traktowany, bo pochodził z biedniejszej rodziny i, jak mówił, jego krewny był biskupem. Przy tym był czarujący i potrafił zręcznie wymigać się z każdej sytuacji. Historię opowiadał z takim przekonaniem, że nawet osoby nastawione sceptycznie nie mogły się mu oprzeć. Ale nawet jeśli ktoś zwrócił uwagę na to, że kłamie, to niczego to nie zmieniło, bo były to, jak uważano, niewinne kłamstwa, jakieś drobiazgi a czasem nawet i nie kłamstwa, tylko wyolbrzymianie i bujna wyobraźnia. Ta cecha będzie widoczna w jego późniejszym życiu i być może będzie miała wpływ na jego sukces, a później i na upadek. James ukończył szkołę średnią w 1958 i jeszcze w tym samym roku przeprowadził się do Wester, niecałe 80 kilometrów na zachód od Bostonu. Studiował ekonomię w Koleżu Świętego Krzyża. Była to prywatna uczelnia prowadzona przez Jezuitów. James dostał stypendium, z czego jego rodzice bardzo się cieszyli, bo nie było ich stać, aby opłacać studia syna. Na studiach nie zdobywał tak dobrych ocen jak w liceum. Miało na to wpływ kilka rzeczy. Przede wszystkim mógł po raz pierwszy w życiu nacieszyć się wolnością. Jego rodzice, w szczególności matka, kontrolowali go. I nie mógł robić wielu rzeczy, więc kiedy zamieszkał sam. Zachłysnął się wolnością, a nauka zeszła na dalszy plan. Zaczął imprezować, spotykał się z innymi studentami, integrował się i przy tym dobrze się bawił. Przy czym jednocześnie próbował zachować pozory. Rodzicom mówił, że jest mu ciężko, ma dużo nauki i źle znosi rozłąkę. Aby uśpić ich czujność, został ministrantem w miejscowym kościele. Dzięki temu chciał też wkupić się w łaski jezuitów pracujących na terenie kampusu. Było coś jeszcze, co odwracało uwagę Jamesa od nauki. Nie coś, a ktoś. W kościele, w którym był ministrantem, poznał Katrin, krewną księdza. Katrin była nazywana przez wszystkich pieszczotliwie kapi i była o rok młodsza od Jamesa. Studiowała w koledżu w Bostonie, więc widywali się tylko podczas przerw świątecznych. I czasami też w weekendy. Katrin nie widziała wad Jamesa, a może nie chciała ich widzieć. Była w nim zakochana, wydawał jej się idealny. Był czarujący, błyskotliwy, miał poczucie humoru i zabiegał o jej względy. Wkrótce zostali parą. Katrin nie mogła się doczekać, aż przedstawi go rodzicom. Jej rodzice byli zamożni, mieli domek letniskowy we wschodniej części Massachusetts. I Katrin spędziła tam całe lato z Jamesem. Jej rodzice polubili go, wydawał się miły. James zauważył, że ojciec Katrin i jej dwie starsze siostry mają problem z alkoholem. Katrin przez dłuższy czas starała się to przed nim ukryć, bo wstydziła się, kiedy jej bliscy zachowywali się nieodpowiednio pod wpływem alkoholu. Jej siostry, w przeciwieństwie do rodziców, nie miały o Jamesie najlepszego zdania nie były w stanie wytłumaczyć, dlaczego go nie polubiły. Wydawał się niepokojący. W otoczeniu rodziny, kiedy nikt nie patrzył, próbował z nimi flirtować i pozwalał sobie na niestosowne komentarze. Katrin nie była tego świadoma i nie wierzyła siostrom, gdy próbowały ją przekonać, że nie powinna się z nim spotykać. Przez kolejne trzy lata para żyła w związku na odległość. James odwiedzał Katrin tak często, jak tylko mógł. Kiedy wracał do Bostonu, do rodzinnego miasta, spotykał się z Katrin i dzięki temu, że planowali każde kolejne spotkanie, udało im się przetrwać w takim związku pomimo tęsknoty. Pisali do siebie listy, czasami do siebie dzwonili, ale na przełomie lat 50. i 60. taki codzienny kontakt był utrudniony. W 1962 roku James ukończył studia. Zdobył tytuł zbliżony do licencjata i wrócił do Bostonu, aby być bliżej Katrin i znaleźć pracę. Przez kilka miesięcy pracował w domu towarowym, ale jak wspominali bliscy, nie był zadowolony. Dlatego zrezygnował i niedługo później znalazł pracę w biurze rachunkowym. Jeszcze w 1962 zapisał się na studia magisterskie na Uniwersytecie Bostońskim. Zamierzał zostać księgowym. Ale po roku zrezygnował i wrócił do pracy na pełen etat. On i Katrin spotykali się już od kilku lat i ich bliscy oczekiwali, że James wykona kolejny krok, jakim były oświadczyny. Katrin również czekała, aż na jej palcu pojawi się pierścionek. Kochała Jamesa i chciała, aby został jej mężem. Oczami wyobraźni widziała, jak biorą ślub i zakładają rodzinę. To było jej marzenie. James, tak jak przewidywano, oświadczył się i prawie siedem lat po pierwszym spotkaniu w 1965 roku para stanęła przed ołtarzem. Zorganizowano wystawną ceremonię i piękne wesele. Ślubu udzielił wujek Katrin. Państwo młodzi wyglądali na szczęśliwych. Mieli całe życie przed sobą, byli w sobie zakochani, a ich rodziny cieszyły się ich szczęściem. I chociaż przez długi czas nic nie wskazywało na to, aby w życiu młodego małżeństwa pojawiły się jakieś problemy, istniało napięcie pewnego rodzaju wroga atmosfera między Katrin i jej mężem. Katrin miała do niego żal o to, że po ślubie jako zmusił ją do tego, aby została w domu i opiekowała się dziećmi, których tak pragnęli. Nigdy wcześniej o tym nie wspominał. Dopiero po ślubie powiedział, że oczekuje, że Katrin zrezygnuje z kariery, aby zajmować się domem i dziećmi. Jego żona chciała zostać pielęgniarką. Ukończyła szkołę, miała wykształcenie, ale w 65 roku zrezygnowała z pracy. Prawie rok po ślubie na świat przyszło pierwsze dziecko pary, Dirdre. następnie do rodziny dołączył James Jr., Laura i Markus. Między rodzeństwem była mała różnica wieku, więc na początku lat 70. Katrin zajmowała się małą gromadką, podczas gdy jej mąż pracował. Nigdy nie rozmawiali o pracy. Kiedy o coś pytała, James ją zbywał albo odpowiadał wymijająco, więc później już sama nie poruszała tego tematu. Wiedziała tylko tyle, że jego praca ma jakiś związek z finansami. Ale gdyby ktoś ją zapytał, gdzie pracuje jej mąż, na jakim stanowisku i ile zarabia, nie potrafiłaby odpowiedzieć na żadne z tych pytań. James mówił, że przynosi pieniądze do domu i tylko to się liczy. Każdy dzień wyglądał podobnie. Rano James jechał do pracy, Katrin zajmowała się dziećmi, starsza odprowadzała do szkoły, a z młodszymi wracała do domu i sprzątała, gotowała, czasami spotykała się z koleżankami i sąsiadkami, a kiedy jej mąż wracał po południu do domu, kolacja czekała już na stole. Spędzała wieczory samotnie, podczas gdy James zajmował się Sama już nie wiedziała czym. Zdawało się, że zawsze pracuje nad jakimś projektem, ale nie chciał jej o niczym powiedzieć. Kiedy spędzali ze sobą czas, dawał jej odczuć, że nie jest z siebie zadowolony. Rzadko mówił o rodzinie. Często miała wrażenie, że nie obchodzi go to, co dzieje się z dziećmi. Liczyło się tylko to, że chodzą do szkoły i są zadbane. Mówił natomiast o pieniądzach. Nigdy nie był usatysfakcjonowany niezależnie od tego, gdzie pracował i ile zarabiał. Zawsze zarabiał zbyt mało, nie miał tyle, ile by chciał, a miał ambicje, aby odnosić sukcesy, założyć własną firmę i kupić duży dom. Przejmował się tym, jak inni go postrzegają, i zdaniem Katrin, to była jego główna motywacja, aby pracować jeszcze ciężej. Martwiło ją to, że w tych wszystkich planach nie było ani jej, ani dzieci. Zawsze mówił w pierwszej osobie: Ja kupię dom, ja będę zarabiał, ja będę odnosił sukcesy. Katrin czuła się wykluczona. Bała się, że jej mąż w końcu uzna, że nie jest mu do niczego potrzebna i pozbędzie się jej i dzieci, którymi w ogóle się nie przejmował. W 1974 roku, według niektórych artykułów w 1973 Skontaktował się z nim wuj, z którym spotykał się raz, maksymalnie dwa razy do roku podczas świąt. Wuj, Frank Binnert, był właścicielem firmy Crown Beverages, zajmującej się dystrybucją znanego kanadyjskiego whisky marki Seagram. Firma przeżywała gwałtowny rozwój. Wuj sprowadzał whisky z Kanady i rozprowadzał je w wielu Stanach. Dorobił się małej fortuny. Ale podupadł na zdrowiu i chciał, aby ktoś przejął rodzinną firmę, a nie miał dzieci. James był jego najstarszym siostrzeńcem. Jego brat był księdzem i nie miał dzieci. Gdyby nie wybrał Jamesa, to zapewne wybrałby jedną z jego sióstr lub dzieci drugiej siostry. Ale dostrzegł w Jamesie to coś. Wiedział, że jest z wykształcenia ekonomistą. Uważał go za inteligentnego i przedsiębiorczego mężczyznę. Zaproponował, aby przeprowadził się do miasta o nazwie Macon, znajdującego się w centrum Georgii. Miał uczyć się pod jego okiem i po jego śmierci przejąć firmę. James nie prosił o czas do namysłu, zgodził się na propozycję wuja, kiedy tylko o to zapytał. Nie zamierzał analizować, czy mu się to opłaca, czy powinien zrezygnować z posady, czy Katrin będzie chciała przeprowadzić się z nim i dziećmi do innego stanu i mieszkać z dala od rodziny. Ich rodziny mieszkały w Massachusetts. Oni mieli przeprowadzić się do Georgii, półtora tysiąca kilometrów na południe od Bostonu. To była duża życiowa zmiana, ale James nie uważał, że powinien zapytać Katrin o zdanie. Któregoś dnia oświadczył, że złożył wypowiedzenie i w ciągu najbliższych kilku tygodni muszą się spakować, bo przeprowadzają się na południe. W Macon znajdowało się centrum dystrybucji i siedziba firmy. W połowie lat 70. w Macon mieszkało około 120 tysięcy mieszkańców. Miasto znajduje się niecałe 140 km od Atlanty i ze względu na to, że znajduje się niemal dokładnie w centrum stanu, jest nazywane sercem Georgii. Ten region jest znany z kuchni południowej, gościnności, jaka cechuje większość mieszkańców, a samo Macon jest znany z roka i blusa. W centrum miasta znajduje się wiele klubów i barów, gdzie można posłuchać charakterystycznej dla tego rejonu muzyki. Wój zaoferował Jamesowi bardzo dobre wynagrodzenie. Miał dostawać 24 tysiące rocznie, podczas gdy w 1974 roku średnia krajowa wynosiła około 10 tysięcy dolarów rocznie, co przypadało na jedno gospodarstwo domowe, więc oferta była atrakcyjna, a nawet bardzo miał do czasu jego śmierci pracować na pełen etat, a później zostać właścicielem firmy. Chciał się zabezpieczyć i powiedział wujowi, aby spisał testament, dzięki czemu James uniknąłby później walki o udziały z siostrami i kuzynami. Wuj nie był pewien, czy to dobry krok, bo chciał najpierw przekonać się, czy James poradzi sobie w tej branży, ale mężczyzna był nieustępliwy. Udało mu się przekonać wuja, aby dodatkowo jeszcze za jego życia przejął 10% udziałów. Po roku lub dwóch miał odkupić więcej udziałów i po sumowaniu miał mieć około 50%. Katrin nie chciała się przeprowadzać. Oznaczało to zmianę szkół i bycie z dala od rodziny, a spotykała się często z bliskimi i była osobą rodzinną, więc ta zmiana znacząco wpłynęła na jej życie. Dzieci pary nie odczuły tego tak jak Katrin. Ich najstarsze dziecko miało wtedy 8 lat. Rodzina mieszkała w dużym domu, a James szybko odnalazł się w nowej firmie, którą miał przejąć. Jego wuj Frank miał zupełnie inny charakter. Był poważny, według niektórych oschły i zdystansowany. Te cechy pozwoliły mu zbudować firmę, która stale się rozwijała i odnosiła sukcesy. James miał inny styl pracy i nawiązał z pracownikami relacje, czego nie można było powiedzieć o Franku. Był otwarty, co działało na jego korzyść, bo podczas spotkań z klientami potrafił negocjować i zyskiwał sympatię. Z pracownikami zawsze starał się zamienić kilka słów i mieli oni wrażenie, że angażuje się we wszystko, co było związane z firmą. James był na odpowiednim stanowisku i był przy tym młody, ale pracownicy go szanowali. Przynajmniej na początku. Osoby pracujące w centrum dystrybucji wiedziały, że jest czasem zbyt otwarty i zdarza mu się flirtować z młodymi pracownicami. Podobał się wielu kobietom i potrafił ciekawie opowiadać. Kiedy flirtował, nie robił tego nachalnie. Katrin widziała, że jej mąż zmienił się po przeprowadzce do Georgii. Był arogancki i uważał, że wszystko mu się należy. Łaknął sukcesu i był w stanie wiele poświęcić. Większość czasu spędzał w firmie, coraz rzadziej bywał w domu. Katrin czuła się bardzo samotna, została sama z czwórką dzieci w mieście, w którym nie znała nikogo. Miała do swojego męża żal o to, że podjął sam decyzję o przeprowadzce. Do jego wujka dotarły plotki. Zresztą sam widział, jak się zachowuje i nie podobało mu się to, bo uważał, że jest nieprofesjonalny. Oczekiwał, że będzie pomagał w rozwijaniu firmy, a nie flirtował z pracownicami i potencjalnymi klientami. Po paru miesiącach pracownicy zmienili zdanie. Na początku polubili Jamesa, ale z czasem zaczęli dostrzegać jego wady. Chociaż starał się sprawiać wrażenie otwartego i przystępnego, traktował ludzi z góry. Uważał się za lepszego ze względu na to, że był wykształcony. Mówił, że na południu pracują prości ludzie. Frank chciał zerwać współpracę z siostrzeńcem. Obawiał się, że doprowadzi firmę do bankructwa, ale nie wiedział, kto w takim razie może przejąć firmę po jego śmierci. James, pomimo tego, że nie był idealnym kandydatem, był jedynym kandydatem. Frank uznał, że nie jest jeszcze zbyt późno na zmianę i może poprosić którąś z siostrzenic o pomoc lub jakiegoś dalszego krewnego. Chciał mieć pewność, że firmę przejmie ktoś, kto będzie umiał nią zarządzać. Idąc za radą pracowników, postanowił postawić sprawę jasno. Kiedy pod koniec 74 roku James pojechał z rodziną do Bostonu, gdzie planował spędzić święta, Frank przygotowywał się do rozmowy, której nie dało się uniknąć. Powiedział sobie, że kiedy jego siostrzeniec wróci do Georgii, Powie mu o wszystkim i postawi mu ultimatum. Albo się zmieni i zacznie traktować pracę poważnie, albo zostanie zwolniony i będzie musiał odsprzedać wujkowi udziały. Ale zanim przeprowadził z nim rozmowę, stało się coś niespodziewanego. Dokładnie 3 stycznia, zanim James wrócił z rodziną do Macon, Frank zachorował. Był wtedy w centrum dystrybucji. Zaalarmował któregoś z pracowników, pracownicy skontaktowali się z jego żoną i przewieziono go do domu. W nocy nie był w stanie się ruszyć. Przewieziono go do szpitala i zmarł w wyniku zatrzymania akcji serca. Po powrocie do Macon James pomógł ciotce załatwić wszystkie formalności. Dopiero po wielu latach pojawią się spekulacje dotyczące śmierci Franka. Nie udało się ustalić, jaka to była choroba i co ją wywołało. Frank był w dobrej formie. Podejrzana choroba doprowadziła do tego, że w ciągu kilkunastu godzin mężczyzna zmarł. Objawy, czyli gwałtowne pogorszenie stanu, wymioty, zawroty głowy, mogły równie dobrze świadczyć o tym, że został otruty. Ale nie przeprowadzono sekcji zwłok. Jamesowi udało się wszystko szybko załatwić. Franka pochowano po kilku dniach, a jego żona nie uczestniła w niczym, bo James zapewnił ją, że pomoże jej w tak trudnym czasie. I jako spadkobierca, wszystkim się zajmie. W testamencie zapisano, że firmę przejmie James. Co więcej, po śmierci Agnes, żony Franka, miał zostać właścicielem dużej posiadłości, w której para mieszkała od wielu lat. Frank chciał sporządzić nowy testament i ustanowić nowego spadkobiercę, bo był pewien, że James sobie nie poradzi, ale nie zdążył znaleźć kogoś, kto mógłby przejąć firmę. James nie był smutny z powodu śmierci wuja. Wręcz przeciwnie. Cieszył się, że od teraz będzie właścicielem firmy i powiedział żonie, że to jest jego życiowa szansa. Czekał na nią i trafił na łód szczęścia. Firma miała przynieść im fortunę. Przyjaciele pamiętali, że James po wypiciu kilku kieliszków stał się nad wyraz szczery. Powiedział, że cieszy się ze śmierci Franka i cytuję Stary, gruby bydlak zmarł na zawał. Jeden z pracowników Franka przed jego śmiercią sporządził dokument liczący kilkanaście stron. Mężczyzna spodziewał się, że jego siostrzeniec nie będzie chciał zmienić swojego zdania, więc przygotował wypowiedzenie i na tych wszystkich stronach zapisał, dlaczego jego zdaniem i zdaniem jego pracowników James powinien odejść. Jego siostrzeniec nie zdawał sobie sprawy z tego, że taki dokument powstał, i przez wiele lat był on trzymany pod kluczem. Na wypadek, gdyby policja zdecydowała się przeprowadzić śledztwo i gdyby pojawiło się podejrzenie, że James mógł otruć swojego wuja. Możliwe, że Katrin przeczuwała, że James ma coś na sumieniu. Przeprowadzili się do Georgii niecały rok wcześniej i tyle czasu wystarczyło, aby zmienił się nie do poznania. Na gorsze. Katrin wiedziała, że jej mąż jest chciwy, ale chociaż chciała dostrzec w nim mężczyznę, w którym kilkanaście lat wcześniej się zakochała, nie mogła oprzeć się wrażeniu, że nic ani nikt nie jest w stanie go powstrzymać. Dlatego parę tygodni po śmierci Franka wróciła z dziećmi do Bostonu. Para nie sprzedała domu, w którym mieszkali przed przeprowadzką, więc Katrin miała gdzie wrócić wniosła o rozwód i na pożegnanie powiedziała Jamesowi, że nie będzie szczęśliwy bez rodziny. Jej mąż nie przejmował się tym i nie zależało mu na tym, aby naprawić to małżeństwo. Rozwód został szybko sfinalizowany. Katrin nie zależało na pieniądzach, nie chciała polegać na Jamesie, chciała tylko, aby dzieci zostały w jakiś sposób zabezpieczone. Po śmierci Franka James miał zarabiać co najmniej kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie, o ile nie więcej, bo firma przynosiła zyski rzędu kilku milionów dolarów rocznie i pieniądze dawały wiele możliwości. Katrin chciała, aby dzieci zostały zapisane do prywatnej szkoły, aby miały wszystko co najlepsze i by mogły rozwijać swoje zainteresowania. Ale jej były już mąż, nie zamierzał uczestniczyć w wychowywaniu dzieci. Nie zależało mu na tym, aby się z nimi widywać. Ani razu o tym nie wspomniał. Chciał, aby Katrin przejęła nad nimi pełną opiekę, bo w ten sposób chciał się pozbyć odpowiedzialności. Podczas rozprawy przedstawił w sądzie, że zarabia zaledwie 24 tysiące dolarów rocznie, czyli tyle, ile wuj zapisał w umowie. Tak naprawdę zarabiał o wiele więcej, ale sędzia uwzględnił przedstawione przez niego dokumenty i ustanowiono alimenty w wysokości tysiąca dolarów. Czyli na jedno dziecko przypadało jedynie 250 dolarów. Katrin pracowała na pełen etat, ale nawet mając dodatkowe tysiąc dolarów, nie starczyło pieniędzy na utrzymanie pięcioosobowej rodziny. James jednak nie przejmował się tym i od tej pory rzadko widywał się z dziećmi, bo przez prawie cały rok mieszkał w Georgii. Zanim sfinalizowano rozwód, James poznał pewną kobietę. Spotykał się z nią przez kilka miesięcy, aż poznał Litę. Lita Mac mcclinton urodziła się i wychowywała w Atlancie, stolicy Georgii. Przyszła na świat w 1952 roku, więc była o 11 lat młodsza od Jamesa, i kiedy się poznali, miała 23 lata, a on miał 34. Jej rodzice, Joanne i Emory, mieli trzy córki. Lita była najstarsza. Pochodziła z zamożnej, wpływowej rodziny posiadającej status społeczny. Jej matka Joanne była członkiem Izby Reprezentantów Stanu Georgia, a ojciec Emory pracował w Departamencie Transportu. Lita nie chciała iść w ślady rodziców. Polityka jej nie interesowała. Żyła na wysokim poziomie i była wdzięczna, że rodzice są w stanie zapewnić jej start w życiu. Jej rodzice większość czasu spędzali w pracy, więc właściwie została wychowana przez opiekunki. Państwo McClinton należeli do kilku elitarnych klubów, w tym do klubu, do którego należeli Afroamerykanie. Lita od najmłodszych lat chodziła z rodzicami i rodzeństwem na przyjęcia, bankiety i wszelkiego rodzaju spotkania towarzyskie. To była część jej codzienności. Pasjonowała się modą i chciała zostać projektantką. Po ukończeniu liceum poszła do koledżu i w 1975 roku. Tuż przed poznaniem Jamesa zaczęła pracować w luksusowym butiku. Chciała najpierw zdobyć doświadczenie, dowiedzieć się, dla kogo będzie projektować ubrania, a po kilku latach otworzyć własną pracownię. Wiedziała, że rodzice pomogą jej spełnić marzenia. Lita zwracała na siebie uwagę. Była niska, była zawsze elegancko i zarazem modnie ubrana, miała upięte włosy i ciemną szminkę. Od razu przykuła uwagę Jamesa. Mężczyzna po pierwszym spotkaniu rozstał się z dziewczyną i zaczął zabiegać o względy Lity. Próbował ją oczarować, wykorzystywał wszystkie swoje zdolności, i Lita uległa jego wątpliwemu urokowi. Podczas rozmowy potrafił zakładać maski. Zachowywał się jak dżentelmen, był taktowny i jednocześnie wychodził z inicjatywą. Nie ukrywał, że Lita bardzo mu się spodobała a kiedy wspomniała o tym, w jakiej rodzinie dorastała i kim są jej rodzice, uznał, że jest ideałem. Zaprosił ją na mecz koszykówki i chociaż Lita nie interesowała się sportem, to bez wahania się zgodziła. James ją intrygował i chciała go poznać. Jeszcze tego samego dnia, kiedy wróciła do mieszkania, które wynajmowała, zadzwoniła do swojej matki i opowiedziała jej o tym tajemniczym mężczyźnie. Dla bezpieczeństwa postanowiła pójść na randkę z kuzynką. Dobrze się bawiła, James potrafił ją rozśmieszyć i po kolejnym spotkaniu nie potrafiła przestać o nim myśleć. Dlatego poszła z nim na kolejną randkę i po niej jej rodzice oświadczyli, że chcą poznać mężczyznę, który tak bardzo jej się podoba. I nie polubili go. Wiedzieli, dlaczego podoba się Licia. Był charyzmatyczny i potrafił wypowiedzieć się na każdy temat. Chciał, aby inni postrzegali go jako inteligentnego. Ale Emory i Joanne znali wiele osób podobnych do niego. Byli politykami, poza tym należeli do elit. Wiedzieli, kto próbuje się przypodobać, kto ma nieczyste zamiary, i kiedy tylko poznali Jamesa, wiedzieli, że jest typem takiego człowieka. Co więcej, podejrzewali, że zainteresował się ich córką głównie ze względu na ich koneksję. Różnica wieku nie przeszkadzałaby im, gdyby okazało się, że James jest w porządku. Ale w tym przypadku był to kolejny element, który im nie odpowiadał. Wiedzieli, że Lita, uparta z natury, nie posłucha ich, kiedy powiedzą, że to nie jest odpowiedni mężczyzna. Dlatego próbowali przekonać ją, że nie powinna się z nim spotykać, podkreślając, że jest między nimi zbyt duża różnica wieku i będzie się przy kimś takim nudzić. Chciała podróżować, spotykać się z przyjaciółmi. Rozwijać karierę, a James miał inne spojrzenie na świat. Mieszkał na stałe w Macon, czasami jeździł do Atlanty w celach biznesowych, ale w gruncie rzeczy chciał się ustatkować. Państwo MacClinton mieli wiele obaw, kiedy pojawiły się rozmowy o ślubie. Lita była zakochana i jednocześnie podekscytowana wizją ślubu. Chciała wyjść za Jamesa. Mężczyzna organizował randki, stale ją zaskakiwał obsypywał ją prezentami i powiedział, że zapewni jej życie na odpowiednim poziomie, do jakiego była przyzwyczajona. Niektóre osoby sugerują, że Lita zdecydowała się za niego wyjść ze względu na pieniądze. Czy pieniądze były decydującym elementem? Nie. Ale zwróciła uwagę na to, że żyjąc u boku Jamesa, nie będzie musiała z niczego rezygnować i nie będzie musiała liczyć na pomoc rodziców. Gdyby jednak nie wzięła z nim ślubu, zapewne mogłaby liczyć na pomoc rodziców, więc to nie było tak, że dla niej to było być albo nie być. Kolejną przeszkodą w ich związku było to, że mogli się spotkać z rasizmem. Nieprzyjemnymi uwagami ze względu na to, że Lita była czarnoskóra, a James był biały. Małżeństwa międzyrasowe zostały zalegalizowane w Georgii niecałe 10 lat wcześniej. I biorąc pod uwagę historię południa Stanów Zjednoczonych, obawy państwa McClinton, Wydają się uzasadnione. Lita przyjęła zaręczyny, ale chciała wstrzymać się ze ślubem. Nie wiedziała nic o rodzinie Jamesa, o jego pochodzeniu, o tym jak wyglądało jego życie przed przeprowadzką do Georgii. Przedstawiał sytuację tak, jakby jego życie rozpoczęło się dopiero w momencie, gdy przeprowadził się do Macon. Wiedziała, że prowadził firmę, ale powiedział jej, że założył ją sam, a nie że przejął ją po zmarłym wujku. Opowiadał jej i jej rodzicom różne historie. Twierdził, że był tak mądry, że ukończył Harvard z wyróżnieniem i że przez wiele lat pracował jako dziennikarz w zachodniej części Stanów. Poza tym widziała pewne sygnały świadczące o tym, że James jest materialistą i ocenia ludzi przez pryzmat tego, gdzie pracują i ile mają pieniędzy. Nie podobało jej się to. I jej rodzicom również, ale James sprawił, że nie mogła mu się oprzeć i rozwiał wszystkie jej wątpliwości swoimi barwnymi historiami. Kochała go i chciała mu wierzyć. Myślała, że udaje się stworzyć taką relację, jaką mieli jej rodzice. Po wielu latach małżeństwa nadal się kochali i wspierali. Byli dla niej przykładem. Zaplanowali ślub na grudzień 1976. Jej rodzice byli niepocieszeni. Matka Joan była łagodniejsza i była skłonna zaakceptować Jamesa, jeśli Lita byłaby szczęśliwa. Natomiast Emory przez jakiś czas nie odzywał się do córki. Powiedział jej, że z tego małżeństwa nic dobrego nie wyniknie, ale pogodził się z nią tuż przed ślubem i wraz z rodziną pojawił się na ceremonii. Para wzięła ślub tak jak planowano w grudniu 76. Lita dzień przed ceremonią została zmuszona do podpisania intercyzy i wtedy dowiedziała się o przeszłości Jamesa. Przez przypadek dowiedziała się o tym, że przeprowadził się do Georgii z żoną i czwórką dzieci. Wcześniej mówił, że jest kawalerem. Była żona i dzieci nie przeszkadzały jej. Zresztą James praktycznie nie miał z nimi kontaktu, więc i tak by się z nimi nie widywała. Zabolało ją to, że ją okłamał i ukrywał przed nią tak ważną rzecz. Czuła się zdradzona, ale nie chciała uciec przed ołtarza, Dlatego wzięła z nim ślub, pomimo kłamstw i wątpliwości. Parę tygodni wcześniej zrezygnowała z pracy, po to, aby móc spędzać z nim jak najwięcej czasu. Zderzyła się z rzeczywistością po ślubie. James diametralnie się zmienił, a może tak naprawdę przez cały ten czas udawał kogoś, kim nie był, i dopiero po ślubie pokazał swoje prawdziwe oblicze. A skoro potrafił ukryć przed nią, że był żonaty i miał czwórkę dzieci, to co jeszcze mógł ukrywać. Lita uważała za oczywiste to, że wprowadzi się do jego domu po ślubie. Zresztą James nie wyprowadzał jej z błędu, ale później powiedział, że jest tak zajęty i tak zapracowany, że nie może sobie pozwolić, aby Lita z nim zamieszkała. Nie było go przez większość czasu w domu, praktycznie spał w centrum dystrybucji. Lita nie wiedziała, jaki to miało związek z tym, czy będzie mieszkać w jego domu, czy nie ale z jakiegoś powodu James nie chciał, aby Lita mieszkała na stałe w Macon. Dlatego została w wynajmowanym mieszkaniu i znalazła pracę w ekskluzywnym butiku. Do Macon przyjeżdżała jedynie w niektóre weekendy. James zachowywał się dziwnie. Nie chciał powiedzieć o niej swoim pracownikom i znajomym. Nie chciał, aby z nim mieszkała. Spędzali ze sobą mniej czasu niż przed ślubem i wyglądało to tak, jakby stracił nią zainteresowanie w momencie, gdy została jego żoną. Latem 77 roku James stwierdził, że przyszedł czas, aby odbudować relacje z dziećmi, dlatego powiedział Katrin, że może je przywieźć do niego na wakacje. Nie widział się z nimi od wielu miesięcy. Nie był zainteresowany ich wychowywaniem, przysyłał jedynie tyle pieniędzy, ile musiał, czyli tysiąc dolarów. I uważał, że to dużo, i Katrin powinna za tę sumę zapewnić im życie na poziomie. Uznał, że nie ma sensu mówić Katrin ani dzieciom o tym, że w jego życiu pojawiła się jakaś kobieta. Kiedy dzieci pojawiły się w jego domu, powiedział, że Lita jest jego pokojówką. Ale poza tym, że nie wiedziały, kim jest ta kobieta, wszystko było w porządku. Dzieci ją polubiły. Po ich wyjeździe James zaczął naciskać, aby Lita zrezygnowała z pracy. Musiała opłacać wynajem mieszkania i mieć pieniądze na utrzymanie, bo James za nic nie płacił. Dlatego powiedziała, że zrezygnuje pod warunkiem, że zamieszkają razem i będą żyć jak małżeństwo, a nie jak kochankowie. Niecały rok po ślubie w 77 mężczyzna kupił posiadłość w zamożnej dzielnicy w Macon, położonej na wzgórzach. Lita pomagała mu prowadzić firmę i zdawało się, że jest między nimi lepiej. Ich sąsiadami byli lekarze, prawnicy, właściciele firm, i James czuł, że znalazł się w odpowiednim miejscu. Przy czym przez cały czas czuł, że musi zaimponować osobom z jego otoczenia. Dlatego kupował drogie samochody, sprowadzał dekoracje do domu z innych krajów i organizował wystawne przyjęcia. Lita była w swoim żywiole. Lubiła organizować przyjęcia i gościć u siebie sąsiadów, znajomych i rodzinę. Krótko po przeprowadzce małżeństwo kupiło dwa psy. Lita była zadowolona i do pełni szczęście, jak mówiła, brakowało tylko dziecka. Zaprzyjaźniła się z dwiema rodzinami. Pierwsza rodzina składała się z małżeństwa, lekarza i jego żony, która opiekowała się dziećmi i zajmowała się domem. Drugie małżeństwo to był sędzia i jego żona, którzy również wychowywali dzieci. Sąsiedzi któregoś wieczoru podczas kolacji, żartując, wspomnieli o tym, że James jest znany w Macon, bo krąży pogłoska, że zabił swojego wuja, aby przejąć firmę. Lita śmiała się z tej historii, tak jak jej sąsiedzi i wtedy nikt nie podejrzewał, że ta historia może zawierać ziarno prawdy. A może i nawet, że jest prawdziwa. Państwo Sullivan wydawali się idealnym małżeństwem. Byli młodzi, bogaci, atrakcyjni fizycznie, towarzyscy i pełni życia. Ale na tym portrecie po jakimś czasie pojawiły się pęknięcia. Tak jak obawiali się rodzice Lity, niektórzy mieszkańcy byli do niej i do jej męża wrogo nastawieni, bo byli innej rasy. Nie doszło nigdy do konfrontacji, natomiast Lita regularnie dostawała prezenty, które miały ją nastraszyć. Przejmowała się tym, ale nie chciała martwić bliskich. Ponadto przeszkadzało jej to, że James był skąpy. Widziała wcześniej przebłyski mogące o tym świadczyć, ale nie zastanawiała się nad tym. Dopiero po ślubie zaczęło ją to irytować. Pierwsza czerwona lampka zapaliła się, kiedy James przekonał ją, aby podpisała intercyzę. Musiała ją podpisać tuż przed ślubem. Gdyby James w inny sposób przeprowadził rozmowę, przedstawił swoje obawy i gdyby uzgodnili wspólnie, co chcą zrobić, zapewne nie miałaby obaw, ale jej mąż sprawiał wrażenie, jakby panicznie bał się utraty pieniędzy. Nie chciał, aby mieszkała razem z nim. Wcześniej zasypywał ją drogimi prezentami, a po ślubie stał się skąpy. Po tym, jak wprowadzili się do nowego domu, pracowała u nich gosposia, ale mężczyzna wkrótce ją zwolnił, bo, jak twierdził, nie miał pieniędzy. Lita wykonywała wszystkie obowiązki sama. James dawał jej pieniądze, za które robiła zakupy do domu. Któregoś dnia stwierdził, że wydaje zbyt dużo i musi ograniczyć jej wydatki. Dostawała 200 dolarów miesięcznie. Bardzo mało, biorąc pod uwagę to, że jego dzieci dostawały po 250. Sam zarabiał kilkadziesiąt tysięcy dolarów miesięcznie i kupił dom o wartości 300 lub 350 tysięcy dolarów. Minęło kilka lat, i na początku lat 80. Nękanie ze strony sąsiadów i, i niezadowolonych mieszkańców nasiliło się. Obrzucano ich dom arbuzami, jajkami, na trawniku zostawiano śmieci, albo jakieś przedmioty w ramach zastraszenia. Licie było z tego powodu bardzo przykro. Początek lat 80. wprowadzono małżeństwa międzyrasowe, zniesiono podziały, a jednak wielu osobom przeszkadzała jej obecność. Tylko ze względu na kolor skóry. Jej rodzice martwili się o jej bezpieczeństwo. Próbowali ją namówić, aby wyprowadziła się z Jamesem do innego stanu. Mieli zamieszkać gdzieś, gdzie spotkaliby się z większą tolerancją. Południe, mimo wszystko, było mniej tolerancyjne niż północ, i przez wiele lat to było widoczne. Dlatego Lita i James zdecydowali się na wyprowadzkę. Zamieszkali na Florydzie i Floryda, pomimo tego, że znajduje się w południowej części Stanów Zjednoczonych, to uchodzi za jeden z najbardziej tolerancyjnych i przyjaznych stanów. W 1983 roku James sprzedał firmę odziedziczoną po wujku i zarobił 5 milionów dolarów. Biorąc pod uwagę, że to były lata 80., to ta kwota była wręcz astronomiczna. Ale jeszcze przed sprzedaniem firmy James Sprzedał posiadłość należącą do jego wujka, ponieważ jego ciotka zmarła. Za te pieniądze kupili posiadłość w Palm Beach, gdzie przyjeżdżali regularnie co kilka miesięcy i po sprzedaniu firmy w 1983 na stałe przenieśli się do Palm Beach. Palm Beach to miasto znajdujące się we wschodniej części Florydy. Od strony wschodniej i zachodniej otacza je woda. Według statystyk na stałe mieszkało tam około 10 tysięcy mieszkańców, czyli niedużo, ale ta liczba wzrastała latem, kiedy przyjeżdżali tam turyści oraz osoby, które posiadały domki wakacyjne. Są takie miasta w Stanach Zjednoczonych, które są uwielbiane przez milionerów, przez osoby bogate, wpływowe i sławne. Zimą często wybierany jest aspen, natomiast do Pambicz można przyjeżdżać przez cały rok. Ponieważ panują tam dobre warunki pogodowe. Wiele wpływowych osób już w tamtym czasie było właścicielami domków wakacyjnych w Palm Beach, głównie w tych ekskluzywnych dzielnicach. Mieszka tam wielu milionerów i miliarderów. W Palm Beach znajduje się dzielnica handlowa z luksusowymi butikami, i z tego też powodu to miasto jest uwielbiane przez osoby bogate. Państwo Sali Wenz zamieszkali, we włoskiej willi, wybudowanej w 1928 roku dla filantropa. Zdjęcia będą pojawiać się w trakcie trwania tego podcastu i nawet z zewnątrz dom robi ogromne wrażenie. Jest duży, trochę przypomina pałacyk. Znajduje się tuż przy ulicy i kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się piękna plaża. Dom ma osiem sypialni, kilka tarasów i na terenie działki znajduje się domek dla gości, całkiem duży, znajduje się w nim aneks Łazienka, więc, więc jest niezależny od tego głównego domu. James uważał, że mieszkanie w tym domu zapewnia pewnego rodzaju prestiż. On i Lita chcieli się wspinać po szczeblach drabiny społecznej, innym słowem chcieli osiągnąć jakiś status i zaistnieć wśród elit. Zaprzyjaźnili się z kilkoma sąsiadami, i chociaż spotkali się z chłodnym przywitaniem, to początkowo uważali, że wynika to z tego, że jest to dosyć hermetyczna grupa. Ale jak się okazało, i na Florydzie spotkali się z nietolerancją. Byli rzadko zapraszani na przyjęcia i chociaż nikt nie powiedział nic wprost, to Lita była gorzej traktowana i James był zapraszany sam na przyjęcia i imprezy. Lita robiła wszystko, aby wkupić się w łaski sąsiadów organizowała wystawne przyjęcia, zapraszała sąsiadów na kolację, ale spotkała się z wrogością. James miał do niej pretensje, powiedział jej, że gdyby nie była czarnoskóra, to z pewnością byłby teraz lwem salonowym. James obwiniał swoją żonę o to, jak traktowano ich w Palm Beach, ale po tym jak sąsiedzi i inni mieszkańcy poznali go, uznali, że jest arogancki, traktuje ludzi z góry, i nie chcieli mieć z nim nic wspólnego, więc i jego przestali zapraszać na spotkania towarzyskie. Od tamtej pory para spędzała coraz więcej czasu w domu. Nie znali nikogo, nie pracowali, utrzymywali się z pieniędzy, które James zyskał po sprzedaży firmy i z każdym kolejnym miesiącem jego frustracja rosła. Czuł się odrzucony. A dla kogoś, kto był przekonany o swojej wielkości i kto przez całe życie wierzył, że jest wyjątkowy, i jest ponad wszystkimi ludźmi, a nawet ponad prawem, odrzucenie nie wchodziło w rachubę. James chciał zrobić wszystko tylko po to, aby przyjęto go do grupy kazał jej zostać w domu, podczas gdy on chodził na imprezy, chodził do klubów, usiłował nawiązać nowe znajomości i starał się pokazać od jak najlepszej strony. Nie minęło dużo czasu, a pojawiły się plotki, że James zdradza swoją żonę. Lita podejrzewała to zanim te plotki do niej dotarły. James odrzucał ją. Nie było między nimi intymności ani namiętności tak jak wcześniej i była przekonana, że jest zdradzana w momencie kiedy znalazła bieliznę obcej kobiety w swoim domu. Innym razem znalazła długie blond włosy na poduszce w sypialni. Ona miała krótkie czarne włosy. Przez jakiś czas starała się naprawić to małżeństwo, próbowała zadowolić swojego męża, ale nie była w stanie spełnić jego wymagań, ponieważ nie umiała zmienić koloru skóry i o wszystko ją obwiniał. W 1985 roku Lita podjęła decyzję o rozstaniu. Spakowała wszystkie swoje rzeczy i wróciła do Georgii. Chciała być przede wszystkim bliżej rodziców i znajomych. Dopiero wtedy uświadomiła sobie kilka rzeczy. Przede wszystkim James chciał ją skłócić z rodzicami. Poza tym po ślubie pewne przyjaźnie rozpadły się. Spędzała z mężem większość czasu i kontakt z niektórymi koleżankami się urwał. Czego po czasie bardzo żałowała. Zamieszkała w domu, w którym para mieszkała przed przeprowadzką do Palm Beach. Jej rodzice starali się okazać wsparcie. Starali się jej pomóc jak tylko mogli. Zapewnili ją, że opłaca najlepszego prawnika i będzie szczęśliwa po rozwodzie. Pomimo tego, że kobieta przed ślubem podpisała intercyzę, miała szansę na uzyskanie sporej części majątku Jamesa. Znalazła w intercyzie taki punkt, w którym było zapisane, że w przypadku rozwodu przez kolejne trzy lata otrzymywała by rocznie 90 tysięcy dolarów w ramach zabezpieczenia. James wiedział, że po ślubie jego żona nie będzie pracować i chciał w ten sposób zapewnić ją, że nie zostanie z niczym. Poza tym miała zatrzymać biżuterię, którą otrzymała od niego, więc to było dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Licie nie zależało aż tak bardzo na pieniądzach, bardziej liczyła na to, że otrzyma dom po rozwodzie. Miała do niego sentyment, spędziła w nim kilka lat i lubiła w nim mieszkać. James miał zostać w Palm Beach, w o wiele większym domu, więc każde z nich miałoby gdzie mieszkać i był to pewnego rodzaju kompromis. Podczas pierwszej rozprawy, kiedy przedstawiono treść intercyzy, sąd przyznał Licie alimenty w wysokości siedmiu tysięcy dolarów miesięcznie. Podczas kolejnego procesu James przedstawił, że nie może płacić swojej żonie 7 tysięcy dolarów miesięcznie, ponieważ musi płacić alimenty na dzieci, i oprócz tego spłaca kredyt hipoteczny na dom w Palm Beach. Dlatego sędzia obniżył tę kwotę do 2,5 tysiąca dolarów miesięcznie, przy czym Lita mogła nadal mieszkać w domu w Macon. James zgodził się, że jest to sensowna suma, ale nie zapłacił swojej żonie nawet dolara. Dlatego rodzice Lity przekonali ją, że powinna walczyć. O swoją część majątku. Podczas kolejnej rozprawy powiedziała, że chce otrzymać po rozwodzie jeden z samochodów, a para miała kilka. Poza tym chciała otrzymać 200 tysięcy dolarów zamiast alimentów, które miały być wypłacane przez następne trzy lata. James powiedział, że nie ma już w ogóle pieniędzy. Wydał ponad 100 tysięcy dolarów, aby opłacić prawników. Był w stanie wydać ostatnie pieniądze na prawników tylko po to, aby nie przekazać tych pieniędzy swojej niedługo już byłej żonie. Ostatnia rozprawa rozwodowa została zaplanowana na 16 stycznia 1987 roku. Lita od prawie dwóch lat nie mieszkała ze swoim mężem. Nie mogła się doczekać, aż rozwód zostanie sfinalizowany. Chciała zacząć od nowa. Uświadomiła sobie, jak bardzo James był toksyczny i z jak wielu rzeczy musiała zrezygnować w trakcie tego małżeństwa. Odciął ją od znajomych i rodziny. Nie pozwalał jej pracować i nie chciał dawać jej pieniędzy. W ten sposób próbował ją od siebie uzależnić i w trakcie tego małżeństwa była od niego uzależniona. Parę godzin przed planowaną rozprawą, 16 stycznia, szykując się rano do wizyty w sądzie, usłyszała dzwonek do drzwi. Nie umawiała się z nikim, więc była zaskoczona. Przez okno zobaczyła, że przed drzwiami stoi mężczyzna, trzymający w rękach podłużne pudełko, przewiązane ozdobną wstążką. Otworzyła mu, sądząc, że dostała kwiaty od tajemniczego wielbiciela, lub że jej mąż wysłał kwiaty w ramach przeprosin. W pudełku znajdował się bukiet różowych róż. Lita przywitała się z mężczyzną i zapytała: Czy to do niej jest ta przesyłka? I wtedy mężczyzna wystawił rękę. Za pudełkiem znajdował się pistolet. Zanim Lita zdążyła w jakikolwiek sposób zareagować, strzelił do niej kilka razy i uciekł. Kobieta miała kilka ran. Jedna z kul utknęła w jej czaszce i uszkodziła mózg. Lita upadła na ziemię. Obok niej znajdowało się zakrwawione pudełko z różami. Sąsiad Lity usłyszał strzały. Wyjrzał przez okno i zobaczył scenę, która rozgrywała się przed domem Lity. Zdążył krzyknąć tylko swojej żonie, że pewnie James Sullivan zaplanował zabójstwo lity. Zdążyli ich poznać, zanim para przeprowadziła się do Palm Beach, więc wiedzieli o ich problemach małżeńskich. Sąsiad podbiegł do lity i zobaczył, że nie jest przytomna i nie oddycha. Jej twarz była cała we krwi. Jego żona zadzwoniła w tym czasie pod numer alarmowy i po przekazaniu wszystkich informacji dołączyła do swojego męża. Przyniosła ze sobą ręczniki i obydwoje próbowali zatamować krwawienie. Lita została przewieziona do szpitala. Próbowano ją reanimować, ale zmarła w drodze do szpitala. W szpitalu stwierdzono zgon. Kiedy jej rodzice dowiedzieli się o tym, że ich córka zmarła, przyjechali do szpitala i oświadczyli lekarzom oraz śledczym, którzy również zjawili się w szpitalu, że wiedzą, kto zabił Litę. Ich zdaniem był to James Sullivan. Miał zjawić się w Macon, ponieważ po południu miała odbyć się ostatnia rozprawa i mieli się oficjalnie rozwieść, ale jak ustalili śledczy, James nie przyjechał do Georgii. Więc pierwsze pytanie brzmiało: dlaczego nie pojawił się na procesie? Czy wiedział, co się stanie i chciał w ten sposób zapewnić sobie alibi? A drugie pytanie brzmiało: kto w takim razie zabił Litę. Kiedy śledczy przyjechali na Florydę, aby poinformować mężczyznę o śmierci jego żony, James grał w tenisa ze swoją nową dziewczyną. Była to Suki Rogers. Kobieta była w wieku lity, czyli była jakieś 10-11 lat młodsza od Jamesa. Spotykała się z nim od kilku miesięcy, często bywała w jego domu, jadali razem w ekskluzywnych restauracjach, chodzili razem na przyjęcia i James nie wyglądał na przejętego śmiercią żony. Wyglądał, jakby odczuwał ulgę. Kto w takim razie był sprawcą? Sąsiedzi, którzy przez okno widzieli atak, opisali tego mężczyznę jako białego, w wieku od 30 do 40 lat. Nie miał żadnych znaków szczególnych i nie zdążyli się mu przyjrzeć. Kiedy uciekał, wsiadł do samochodu zaparkowanego niedaleko domu lity. Prowadził go ktoś inny. Sąsiedzi i inni świadkowie twierdzili, że widzieli trzech mężczyzn. Jeden z nich zaatakował Litę, drugi prowadził samochód, a trzeci siedział na miejscu pasażera. Sposób działania, wszystkie okoliczności i metoda zabójstwa mogły wskazywać na to, że było to zabójstwo na zlecenie. I jeśli przyjąć, że James Sullivan opłacił zabójstwo swojej żony, to wszystkie elementy układanki zaczynały się powoli układać w całość. Kluczowym elementem w śledztwie mogły okazać się kwiaty. Lita miała otrzymać pudełko z różami. Była to zasadzka. Gdyby zobaczyła przebranego mężczyznę przed swoim domem, to zapewne nie otworzyłaby mu drzwi. A w momencie, kiedy zobaczyła kuriera z kwiatami, nie wyczuwała zagrożenia. Wkrótce dotarto do kwiaciarni, w której kupiono kwiaty. Znajdowała się ona półtora kilometra od domu Lity. Pół godziny przed atakiem, jak zeznała kwiaciarka, trzech mężczyzn weszło do sklepu, i kupiło bukiet różowych róż zapakowany do ozdobnego pudełka. Zapamiętała to, że było ich trzech i że kupili kwiaty w pudełku. Niedługo później na policję zgłosili się świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli tych mężczyzn opisywanych przez kwiaciarkę w pobliskim hotelu. Mekon nie jest duże. Znajduje się tam maksymalnie kilka hoteli i w jednym z nich zameldowali się trzej mężczyźni. Po upływie doby wymeldowali się. Próbowano ustalić ich dane, ale zameldowali się pod fałszywymi nazwiskami. Wszystko wskazywało na to, że ci mężczyźni zameldowani w hotelu byli sprawcami. Z tego konkretnego pokoju hotelowego wykonano trzy telefony. Wszystkie trzy były do Jamesa Sullivana. Telefony miały miejsce przed zabójstwem, rano 16 stycznia, i co więcej, 40 minut po zabójstwie, ktoś zadzwonił z budki telefonicznej, do Jamesa. Połączenie trwało kilkanaście sekund i, jak podejrzewali śledczy, sprawcy poinformowali Jamesa, że zabili jego żonę. Natomiast były to dowody poszlakowe i mogły one nakierować śledczych na to, kto zlecił zabójstwo, ale nie wskazywały jednoznacznie na Jamesa. Wyłącznie na podstawie tych dowodów, czyli zeznań świadków i obserwacji, nie udało się uzyskać nakazu aresztowania. James został przesłuchany i powiedział, że nie ma z tym nic wspólnego, jak podejrzewał, Lita została zabita przez handlarzy narkotykami. Niewiele osób uwierzyło w przedstawioną przez niego wersję. Twierdził, że Lita regularnie zażywała narkotyki, kupowała je i coś musiało pójść nie tak podczas transakcji. Zapytany o telefony powiedział, że dzwonili do niego znajomi, ale nie był w stanie podać ich danych. Miesiąc po zabójstwie Lity w lutym roku nastąpił przełom w sprawie. Po przesłuchaniu Jamesa założono podsłuch i śledczy mieli nadzieję, że podczas jednej z rozmów telefonicznych powie coś więcej, co nakieruje ich na jakiś trop. W lutym James zadzwonił do swojego przyjaciela mieszkającego w Georgii i przez kilkanaście minut mężczyźni rozmawiali o zabójstwie oraz o śledztwie. James powiedział coś, na co śledczy zwrócili uwagę. Wspomniał o tym, jaka broń została użyta. Był to pistolet, podał nawet kaliber, i śledczy wcześniej celowo nie podali, jaka broń została użyta, ponieważ mieli nadzieję, że sprawca sam o tym powie. A skoro nie podano oficjalnie do wiadomości publicznej informacji, jaka broń została użyta, to tylko sprawca mógł to wiedzieć. Nie udało się znaleźć mężczyzn opisywanych przez świadków. Zgromadzone dowody nie wystarczyły, aby aresztować Jamesa, i nadal prowadzono śledztwo. W tym czasie James zabiegał o względy mieszkańców Palm Beach, dostał się nawet do jakiegoś komitetu, przyjęto go do elit, i ponad pół roku po zabójstwie żony we wrześniu 87 wziął ślub z kobietą, z którą się spotykał od kilku miesięcy czyli Suki Rogers. Jeszcze w tym samym roku śledztwo przejęło FBI. Sprawa utknęła w martwym punkcie. W 1990 roku Suki, czyli trzecia żona Jamesa Sullivan'a, wniosła o rozwód i zgłosiła się na policję, mówiąc, że skoro nie jest już z Jamesem, to jest bezpieczna i może powiedzieć, co naprawdę stało się z Litą. Kobieta zeznała pod przysięgą, że James groził jej śmiercią i powiedział, że opłaci tego samego mężczyznę, który zabił Litę. Suki twierdziła, że James nigdy nie powiedział wprost, jak ci mężczyźni się nazywają. Mówił o nich zabójcy. W listopadzie 1992 roku James został oskarżony o planowanie zabójstwa swojej trzeciej żony, Suki. Z powodu braku wystarczających dowodów został uniewinniony i wrócił do swojego wystawnego życia w Palm Beach. Jeszcze w tym samym roku Emory oraz Joan McClinton. Oskarżyli Jamesa o zabójstwo ich córki i był to pozew cywilny. Oznaczało to, że gdyby został uznany za winnego, musiałby zapłacić odszkodowanie, ale nie zostałby skazany na karę pozbawienia wolności. Przedstawiono zeznania suki Rogers oraz wszystkie dowody zebrane przez śledczych. Co ciekawe, James został uznany za winnego. Miał zapłacić rodzicom lity odszkodowanie w wysokości 4 milionów dolarów. Pięć lat później, pod koniec 1997 roku, na policję zgłosiła się kobieta o imieniu Belinda. Belinda twierdziła, że był jej były partner. Jej zdaniem sprawcą był Anthony Harwood i w momencie zabójstwa lity miał 38 lat. Pasował do rysopisu. W 1987 roku mieszkał w Karolinie Północnej, kiedy James Sullivan. Opłacił zabójstwo swojej żony, pojechał do Georgii, aby zabić Litę, a następnie wrócił do Karoliny Północnej. O wszystkim powiedział swojej partnerce Belindzie, że jeśli kiedyś komukolwiek o tym powie, to i ją zabije. Dlatego przez dłuższy czas Belinda o niczym nie mówiła. Kobieta twierdziła, że dwa tygodnie przed zabójstwem, tuż po Nowym Roku, spotkała się ze swoim chłopakiem oraz Jamesem Sullivanem w restauracji w Atlancie. Wtedy jej chłopak miał dostać 12,5 tysiąca dolarów w gotówce. Kolejne 12,5 tysiąca miał dostać po zabójstwie. Belinda twierdziła, że mężczyźni spotkali się po raz pierwszy w 1986 roku, kiedy Anthony Harwood, czyli ten były chłopak, pomagał przewieźć Jamesowi część rzeczy z jego domu w Macon na Florydę. Pokrywało się to z informacjami, które zdobyli śledczy. Lita i James byli wtedy w trakcie rozwodu i James chciał odzyskać część rzeczy, jakie zostawił w Macon. Anthony Harwood przyznał się do tego, że był zamieszany w zabójstwo. Twierdził, że dostał od Jamesa Sullivana łącznie 25 tysięcy dolarów, miał zaplanować zabójstwo, znaleźć dwie osoby, które by mu pomogły i uczestniczył w zabójstwie jako kierowca. Zeznał, że po zabójstwie pojechał ze swoimi kolegami na stację benzynową. Stamtąd zadzwonił do Jamesa i powiedział: Wesołych świąt, panie Sullivan, pański problem został rozwiązany. Na podstawie tych zeznań Anthony Harwood mógł zostać oskarżony o współudział i, ze względu na to, że współpracował z organami ścigania, miał otrzymać łagodniejszy wyrok. Natomiast nie zostałby oskarżony o zabójstwo Lity. Były to kolejne elementy układanki, ale śledczy. Nie dotarli do mężczyzny, który zabił Litę. Anthony Harwood twierdził, że znał go pod pseudonimem John Barber. Anthony Harwood został oskarżony o współudział, współpracował, poszedł na ugodę, zeznawał przeciwko Jamesowi Sullivanowi i został skazany. Natomiast w 1998 James Sullivan został oskarżony o zlecenie zabójstwa Lity. Zanim został aresztowany, James uciekł. Do innego kraju, znalazł się w Kostaryce, stamtąd pojechał do Panamy, później do Wenezueli, przedostał się do Malezji i zatrzymał się w Tajlandii. Tam pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem kupił luksusowy dom. Otworzył konto bankowe, wyrobił międzynarodowe prawo jazdy i związał się z kobietą pochodzącą z Tajlandii. Ta kobieta została jego czwartą żoną. Śledczy mieli problem z ustaleniem jego lokalizacji. Chociaż James nie starał się ukrywać, używał swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Wystawiono list gończy i James był poszukiwany przez następne kilka lat. W 2002 roku, po tym jak przedstawiono sprawę, Lity McClinton w programie Most Wanted, na policję zgłosił się sąsiad Jamesa. FBI go namierzyło. James miał zostać ekstradowany. Przez kilka miesięcy walczył o to, aby zostać w Tajlandii, ale ostatecznie przegrał i w 2004 roku, 17 lat po zabójstwie lity, został przewieziony do Stanów Zjednoczonych. W 2006 roku odbył się proces. Od śmierci lity minęło 19 lat. James miał już 65 lat i żył na wysokim poziomie. Na podstawie wszystkich dowodów, Ława przysięgłych uznała go za winnego i skazano go na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Rodzice Lity byli obecni podczas ogłaszania wyroku. Mieli możliwość, aby wypowiedzieć się po ogłoszeniu wyroku, i wtedy rodzice Lity powiedzieli: James to koniec wesołych świąt, co było parafrazą tego zdania, które wypowiedział Anthony Harwood, zabójca Lity. Po tym, jak zadzwonił do Jamesa. Nie udało się dotrzeć do dwóch mężczyzn, którzy byli zamieszani w zabójstwo Lity. Anthony Harwood wyszedł kilka lat później, natomiast James Sullivan nadal przebywa w więzieniu. To już koniec tej historii. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to oczywiście do tego zachęcam. W ten sposób pomagacie mi w rozwoju tego kanału. I przy okazji możecie otrzymywać powiadomienia o każdym nowym podcaście. Jak zawsze, zachęcam do dyskusji i do wymiany zdań. Kochani, do usłyszenia przy okazji kolejnego podcastu i trzymajcie się.